Tradycyjnie radomski orszak Trzech Króli rozpocznie się na rynku o godzinie 12 odczytaniem edyktu cesarza Augusta. Potem orszak przejdzie z rynku na plac Korecjego, gdzie uczestnicy złożą pokłon narodzonemu dzieciątku. Po drodze będzie można oglądać sceny biblijne w wykonaniu grup teatralnych, szkół i stowarzyszeń. Tradycyjnie na tym orszaku Trzech Króli będziemy rozdawać korony, chorągiewki, balony. Pragnę uspokoić, że część tych gadżetów, tych pamiątek orszakowych będą rozdawane w rynku, ale też od godziny 12 na placu Korackiego. Orszak się zaczyna o godzinie 12, ale wiem, że sporo ludzi gromadzi się też od razu przy szopce, więc tam też będą i korony, i chorągiewki, i trochę balonów. Orszak Trzech Króli ulicami Radomia przejdzie po raz 12.